Drugi film to jest przede wszystkim Odż ko do wanie. To jest moje przygotowanie przed jutrzejszym zgłoszeniem sprawy do sądu i do prokuratury. Odszkodowanie. I tak, w plusie, jak jeszcze robiłem w plusie, zarabiałem około 30 zł na godzinę. Jak odchodziłem z plusa, a to był listopad, zrobiłem kartę celów na 140 bodajże 2%. Przepracowałem jedną godzinę tylko i zrobiłem 1000 prowizji. Prowizji. To było jak odchodziłem z plusa. A później nastąpiła, tak jak wam pokazałem wcześniej, dynamika rozwoju. Więc ja jestem pewny co najmniej tak. Ja wiem, jakich pieniążków ja się spodziewam, jakie pieniążki ja mogłem zarobić przez te 1,5 miesiąca i to zarobić sam osobiście, a byłem przez 1,5 miesiąca zniewolony. Licząc tylko nawet na tej podstawie, czyli za godzinę 1000, ja byłem zniewolony 1,5 miesiąca. Miesiąca byłem zniewolony i to mamy tak. Ile to jest dni? 45 dni. 45 dni byłem zniewolony razy 24 godziny. Po tych tabletkach jeszcze mi się łapka telepie, bo mnie faszerowali prochami bez mojej zgody. 4 razy 5, 20, czyli 0, 2 dalej. 4 razy 4 to jest 16, plus 2, 18. 2 razy 5 daje nam 10, czyli 0. Jeden dalej, prawda? Dwa razy cztery daje 8. A, ale to powinniśmy. Teraz patrzcie, matematyka wyższa. Dwa razy cztery 8 plus 1 9, prawda? I to w której kolumnie teraz? 9? Nie, popitoliłem. Aha, widzicie, jak po tych tabletkach człowiek głupieje? Co oni mi zrobili z mózgu? To jest po prostu masakra. Kalkulator otwieram na komputerze. Popatrzcie, bo to jest. Kalkulator. Tabletki, żeby zgłupieć. 24 godziny razy 45 dni to jest 1080 razy 1000 zł za godzinę daje nam, widzicie ile? Milion. I w ten sposób zarobiłem swój pierwszy milion złotych. I spokojnie w 1,5 miesiąca bym zarobił milion złotych. Także to jest moje odszkodowanie. I na tym kończymy. I jutro idę do prokuratury i do sądu i zgłaszam sprawę. A spraw zgłoszę więcej, bo w sumie będą dwie sprawy, bo dwa razy byłem zniewalany.
I to było raz po razie, właściwie w krótkim, bardzo odstępie czasu. Byłem zniewolony pod przymusem. I żeby było śmieszniej, o, to wiecie co? To nagram trzeci film.